Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Cóż, no, widzimy się w grze Elden. I tak, słowem wstępu, jesteśmy znowu w kościele przy żółwiu. I tak, pomiędzy tym a przednim odcinkiem trochę się zadziało się. Nie dlatego, że ulepszyłem trochę kostu. Jak widzicie, mamy go na plus 5 i różnica nadal jest na korzyść meteortowego dosyć spora, więc... prawdę powiedziawszy, wrócę do meteortowego na chwilę. Ja się kogoś zastanawiam, czemu mówię na chwilę. To jest to spowodowane głównie jedną... Jedziemy w to miejsce. Wydaje się czymś bardzo istotnym. A przynajmniej dla mnie. A konkretnie mówiąc... to zwiedzaniem kolejnej jaskini. Jednej jest tak naprawdę dwóch. Totalnie, stuprocentowo szczery. A to... po prostu... zostałem zastrzelony, niedobrze. Ale tak, jeśli mam totalnie szczery, to po prostu potrzebujemy więcej kamieni i dwójek. Bo okazuje się, że miałem dostęp do dwójek i jedynek, ale... to były te, ponure, niezwykłe. Przez co takie jakby... nie mogłem kostur ulepszyć bardziej. Gdyby nie było, trochę polepszałem, bo... okej, nie jestem w walce. Jakby to najłatwiej powiedzieć. Odwiedzimy wszystkich handlarzy, przy czym też pojechałem do jednego tutaj, żeby poszukać kamieni. I tak, wiem, że zrobiłem to poza odcinkiem. Nie powinienem, teoretycznie. To z jakimiś tam niepisanymi zasadami YouTube'a czy coś. Ale stwierdziłem, że już nie ma sensu tam z wami, skoro nic ciekawego tam nie ma. I no tak, po prostu. W ten to sposób udało się dobyć chociaż do piątki. A nie, nie, nie spada, nie spada i gwiazd do kluczu. Co dalej w sumie? Co jest dobre pytanie? Co w sumie dalej? Już na pewno nie chcę w ogóle integrować się z tym dużym czymś. Tak, wiesz, że jest mauzoleum, czy coś takiego. A, tarcza kręconego rogu. A, jakaś nowa tarcza, fajnie. Tylko, że raczej nie użyję za szybko. Ale wracając. Bo takie mauzolea, jeśli się nie mylę, to mają jakieś fajne rzeczy. W razie nie chcę. Bardziej to ja chcę właśnie dojechać do tego konkretnego miejsca. Chowa. Chciał żelasty liść. I jeszcze pułapka w postaci tego dużego niedźwiedzia. Jakie to. Teraz cyk. Oho, okej. Okay. To jednak jest od dołu, jakoś... super, czyli tutaj się nie dostanę teraz. A dobra. Ja się cieszyłem, żeby to miał dostęp do nowego... jakiegoś tunelu, jaskini, czy czegokolwiek, ale jak do czynienia nie ma szans. Ja, nie ma szans. Chcę się tam dostać, trzeba jakoś inaczej... przemyśleć... tutaj kombinować, chociaż może jest jakieś zejście lepsze. Ach, nie ma. Definitywnie nie ma. Ale za to widzę inne fajne miejsca, które też niebawem odwiedzimy. Ale okej, skoro tutaj to odpada, to idziemy zająć się sprawą numer 2. Czyli... żeby tutaj... czy to było to? Się... albo to było to, ale nie wydaje mi się, albo to gdzieś tutaj było jakoś ciekawie ukryte. Bardziej mi się wydaje, że to właśnie było to ukryte. No konkretnie mówiąc, przypomniałem sobie z pomocą jednego ze znajomych o tym, że istnieje tutaj coś, co zwiększa zdobywane runy. To jeden z dwóch tunelów takich jaskiniowych i w ogóle... Helic. Tylko nie mogę sobie przypomnieć, które. Czy to był... powiedzmy, taki właśnie schowany jakby. Tutaj. Czy był to ten taki na boku tam? Ale... ha. Chyba tutaj naprawdę jest schowany tunel jeden. Czy nie mylę? Też podejrzewam, że ten schowany to może był ten, który prowadził do... to się nazywa do katany. Jednak jak już przelazłem, to
mogę leść dalej. Bo nawet jeśli to nie ten, to jeden dodatkowy tunel zwiedzony, to żaden problem, a nawet świetnie, bo przynajmniej będę miał mniej potem obaw, że pomijam coś ważnego. Opuszczona jaskinia. Nic mi to nie mówi. O nie, ona jest zatruta. Ja nie chcę być zatruty. Zatruty to jest chyba ta głupia zgnilizna. To będzie ciężkie i to bardzo ciężkie nawet. Nie. No nie. Bo nie mam pastylek na zgnicie. No pewnie nie mam, jak na złość. Aż szybko sprawdzę, czy mam pastylki. Pewnie nie. Nie mam. Czy wlazłem z jakiejś... cholera wie jakiej jaskini. Prawdę powiedziawszy, nie wiem po co. A teraz jeszcze będę się męczył ze zgnilizną. Super po prostu. Okej. Jeszcze trucizna. Ciemno, nie. Nie. Jakby tego było mało jeszcze pies. Krzyczy. Okej, zdążyłem. Zmienia faktu, że i tak jesteśmy na ostrym timerze, bo... Nie będę tego ukrywał. Jak nie mam pastylek antyzgniciowych, to tutaj dużo nie zdziałam. Zgnilizna? Przepraszam mnie bardzo, ale jak ja tu mam przeżyć? Jak co krok chcecie mnie dawać procesowi gnicia? Ja to na pewno nie jest to miejsce, którego szukam. A jeśli to jest to miejsce, to ohołeła po prostu. Ja nie wiem, jakie tu mam przeżyć. Coś tam było. Coś tam było. Ale nie wiem, czy tu chcę wracać. Ja naprawdę nie wiem, czy chcę tu wracać. W sensie, raz jeszcze chyba mogę spróbować, tylko... Oj. Nie. Chciałbym jakoś znaleźć dobry sposób na unikanie bycia... zatrutym zgnilizną, nie. Chyba nic tutaj nie zdziałam. Niestety. Aż smoczej rany jeszcze. Dobra, nie. Nie. Nie ważne co tu jest, ja nie chcę. Nie. Ja tu nie wracam. Ja tu nie wracam. Nawet jeśli to jest to miejsce, ja tu nie wracam, nie. Ale tak, może to jednak było gdzie indziej. Zaciłem runy. Żeby mnie to interesowało stricte. Te runy to dosłownie wartość dwóch troli. Więc tak jakby to jest nic. Przynajmniej już w tym momencie. Chociaż okej, dobra, to zawsze było nic. Jak się umie walczyć na trolle, to... W początku gry ma się dostęp bardzo dużo i farmy runów. Jak mówię, ja jej nie chcę używać. Przynajmniej nie teraz. Kiedy będę czuł wyjątkowej potrzeby, tak. Będę miał wyjątkową potrzebę, będę czuł wyjątkową potrzebę, to wtedy się pomyśli. Tutaj coś było fajnego? Kamień kowalski czwórka. Jakieś miejsce, które... Maga. Kamiennego klucza jakby. Okej. Więc wydaje mi się, że można to uznać za sukces. Ważne tylko, że ten berb mimo wszystko mnie zaatakował. Mimo tego, że chyba miałem wyciągnięte pochodnie od początku. Inaczej jestem posąg, więc będziemy mieć trochę bliżej. Okej, dobra. Jednak to nie był mój pies, co psy za oknem.
Chyba będę musiał je zamknąć. Tak, chyba muszę je zamknąć. Okej. Okno zamknięte, więc możemy tu pójść jeszcze raz. I czy tym razem będą nadal agresywne, czy może przestaną być agresywnymi? Nie przestaną? Okej. Jak chcę sobie... Jak chcę sobie tutaj pozwiedzać, to muszę się pozbyć tego. A to jest szybsze niż... Nie. Ja nie. To nie jest mój dzień. To definitywnie nie jest mój dzień. Co może? Może naprawdę lepszym pomysłem będzie tu jakoś zakraść. Ale tak. Nie ma szans. Zakradnę się. Okej, skoro się zakraść nie mogę, to chyba oznacza mniej więcej tyle. Trzeba zawołać wsparcie. Na razie nie mam żadnego wsparcia sensowniejszego od meduzy, więc meduza. Próbujemy się kaczem się go pozbyć. Dobra. Jak nie się kaczem, to w sumie mamy jeszcze ten pocisk. Cały. Odłamki, tak, szybkie odłamki. Chyba jeszcze mam te wielkie odłamki. Okej. Nie jest dobrze, bym powiedział, ale... Boże, damy radę. Chociaż dla mnie to jest niestety godne pożałowania. Jak bardzo nie umiem. A nawet nagroda za tego ptaka nie była jakoś... No niestety. Najlepiej to nie wygląda. Ale dobra, mamy przynajmniej meduzę, która będzie nas ochraniać teoretycznie. A tam jest też to miejsce, które wymaga tego... więc... Mam być szczery, oddam ten klucz. Mam spada tylko jeden. Ale niech będzie już, że oddam. Zobaczymy. Co to miejsce skrywa? Mam nadzieję, że coś przydatnego, a nie, że właśnie wydałem mój ostatni kamienny klucz na impa, który nic nie skrywa przydatnego. Chociaż pewnie tak może być. Aha! Tak się bawicie. Jak ja mam kolegę, to tu też chcecie z kolegą. Okej. Super po prostu. Okej, ale plus taki. O, przynajmniej sami siebie mylą. Bić. I tak to nic nie zmieni, ale... Mogą, dobra. To teraz tylko szybko przeszarżować tamtego miejsca. Runy podnieść warto by było, ale nie muszę. Zobaczyć, co tam się skrywa i lecieć do tej dziury, którą zobaczyłem na mapie. Może nawet wezmę sobie... Strugę, chyba tak się nazywa ten koń. Tak, będę wiesz... Ktoś myśli, że struga, dlatego że struga brzmi gorzej, a pamiętam, że jego nazwa była to... A wydaje mi się, że właśnie jego imię było tym takim gorzej brzmiącym. Ale dobra, nie przejmujmy się tym wszystkim. Dałem tutaj to, więc otwieramy. Proszę, żeby to było tego warte. Miecz świętej Triny, a... Hej! Jest. O. Buduje nagromadzenie snu. Okej, to już jest ciekawego. Fizyczne, magiczne. Rybnie czynczone przez duchowny święty Trinwój wrogów senność. Okej. Uwalnia błogą. Bladą filtrową błogą. Wrogów senność. Okej, dziwna rzecz. Ale pomijając to, że dziwna, szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, czy ją kiedykolwiek wcześniej znalazłem, więc... Wydaje mi się, że nie było to całkowicie zmarnowane. Tam jakaś ciekawa rzecz, którą teoretycznie mógłbym użyć, jeśli bym chciał. Ale jak mówię, no, że chciałbym przynajmniej próbować grać
bez broni fizycznej. Chociaż jeśli już się zdecyduję podnieść jakąś, to podejrzewam, że wiem, jaka to będzie. Jedna z teoretycznie dwóch, może trzech? Jak myśli dokładnie? Okej. I tak, mam na oku jakby dwie, może trzy bronie. Gael. Okej. Szczerze nie wiem, czy powinno mi tu coś mówić, czy nie, ale jeśli mam być totalnie szczery, mówi mi to tyle co nic, więc... Nie! Postać! Czemu to robisz? Postać. Totalnie zlimiłem. No ale dobra. A może spotkajmy się na miejscu, bo znowu tam muszę dojechać. Tak, to chyba dobry pomysł. A nie jestem może tam, gdzie miałem być, ale znalazłem jakby dwie bardzo ciekawe rzeczy. Pierwsza tutaj jest niewidzialny skarabeusz. A druga... A co to chciałem? A to właśnie, jak pewnie widzicie, jest tutaj takie fajne ognisko. I... Ha. Nie spełniłem wymogów, no tak. Muszę zmienić na coś innego, niech będzie co. Weźmy tego krótkiego miecza, bo jak sobie widzialny skarabeusze, to jest jedyny sposób, jak można w miarę sensownie je łapać. Jakby nie będzie magiczny, mnie to nie interesuje, jaki będzie. Bo tak. Ciężko jest ogólnie sobie z nim poradzić. Ale jest taki pewien trik, który właśnie wygląda tak, że bierze się jedno z tych zaklęć. Albo Ash of War, właśnie. Liczę się na to, że trafi w tego skarabeusza. Nie jest to najłatwiejsze, ale... da radę to ogarnąć. Więc... no, jako taką właśnie... pseudo ciekawostkę, w sumie. Chciałem wam to pokazać. Czym teraz pobiegł, bo... totalnie go nie widzę, nie słyszę ani nic. Okej, zaraz tu będzie teoretycznie lazł, więc jeśli udałoby się być szybszym od niego, to powinno mi się udać trafić. Tylko właśnie, to jest ta kwestia główna. Trzeba być szybszym od niego. A do tego trzeba znać jego trasę. Ale tak, no to jest tak, jak można powiedzieć, coś, co chciałbym wam pokazać, jeśli się by udało, to byłoby fajnie. Ale jeśli się nie uda, to... tragedii też nie będzie. Uwaga! Jakim cudem to chybiło? Proszę, powiedzcie mi, jakim cudem to trafiło w coś innego, a go chybiło? Nie mam pojęcia, ale tak czy inaczej, to jest taka ciekawostka ode mnie. Czy się uda, czy nie, to już inna kwestia teraz. Jedźmy już najlepiej do tego prawidłowego miejsca. Po prostu jedźmy. Nie mam cierpliwości, bo to chyba kiedy indziej się go dorwie. Dobra. No, jesteśmy z powrotem. Tym razem będę musiał być ostrożniejszy. A co za tym idzie? Nie siedź przy krawędzi najlepiej. Dobra. Gasnący motyl, fajnie bym dodatkowego garnka zrobić. Ej, prawie żebym spadł. Okej, teraz co w sumie, żebym spadł, ale prawidłowo. O, tam na dole można jeszcze spadać, albo tutaj. Honory Kamil Kowalski 2, jakby dzięki gro, ale mam nielimitowane opcje zakupu chyba tego. Ja chyba, bo mogłem znowu coś pomylić. Już na pewno jedynki mam, bo sprawdzałem, jak już wspominałem. Ale wydaje mi się, że dwójki też są. Ale tak czy inaczej, tym razem tutaj dotarłem w prawidłowy sposób. Zobaczymy, co dalej w sumie. Tak, jesteśmy w tym tunelu. Wydaje mi się, że będą tutaj możliwość na ścianach te fajne kamyczki kowalskie, tak zwane. Do podnoszania sobie. Okej, to już mi mówi wprost, że powinny być. Będą czy nie, to inna kwestia, ale być powinny. Jak widzę tych górniczych... NPC-ów, co? Czemu NPC-ów? No, wrogów. Też wróg teoretycznie też jest NPC-em.
Ale no. Jak ich widzę, to już wiemy, że tutaj coś jest. A teraz gin. No nie. 5 obrażeń. Nie, nie ma sensu się tak bawić. Po prostu gin w ten sposób. To dalej to. Ośmiornica, gin. Gin, super. Coś fajnego? Kamień Kowalski 4. Jakby co najłatwiej powiedzieć. Z jednej strony świetnie i dzięki. Z drugiej... Ja nawet chyba trójek nie mam. No i kolejna 4. Kolejna śmiernica. Nawet mega ośmiornic idzie. O nie. O nie, 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 nie. Mega ośmiornic to... Zostanie z czegoś lepszego. Jak tylko się ustawię prawidłowo, tym mam większą szansę na odcięcie jego odnóży. Teoretycznie, więc... Wolę użyć tego. Chociaż nie, bo to nie jest aż tak mana effective. No, w sumie... Lepiej chyba będzie się kaczą po prostu się bawić. No właśnie, dlatego chciałem odciąć mu odnóża. Ale się nie udało. Ze smutkiem stwierdzam. I tak, bezpiecznie będzie, jeśli przerzucę się na tarczę. Czyli nawet jeśli przez to będzie trochę ciemniej. A właśnie, zapomniałem jednej ważnej rzeczy. Jest skuteczny, nawet bardzo. Dobra. To wykorzystajmy to, co można tutaj robić. Póki pamiętam tym, że mogę to robić. I gin. Dobra. Marnowałem bardzo dużo butelki. Krzyżowa naginata oraz ponury kamień 4. Ciekawe. Zbyt pamiętam, ta naginata była fajną jakąś bronią. Mi się wydaje się, więc... Pozwólcie, że nawet ją zaraz ubiorę, bo chcę zobaczyć, czy dobrze kojarzę. W sensie, wiem, że nie mam statystyki i tak dalej, ale... Nie wiem, czemu kojarzy mi się, że... O. Okej. Jakbym skądś kojarzył ten moveset? Nie wiem, czy nie używałem tej broni na poprzedniej postaci. Nie wiem, nie pamiętam, szczerze. Ale fajna. Tak się czuje, fajna. Miecz jeszcze tej święta. Miecz coś. Triny. Okej. Też będę mógł zobaczyć. Okej, moveset typowy dla mieczy. Zobaczmy może jeszcze tą całą chmurę snu, czy co to tam było. A, zapomniałem pochodnie. Ciągle nie ubrałem w pusty Ash of War. Przydałoby się. Aha! Okej, czyli po tym ten miecz jeszcze jakby zostaje wzmocniony sennością na jakiś czas chyba. Ciekawa sprawa, nie będę zaprzeczał. Ale jakby, no. Jaki bym głupi i nieostrożny. Powiedzmy, że nie jest to coś, czego bym szczególnie potrzebował w tym momencie. I tak... Dzisiaj jestem, prawda, nie w formie. Szkoda. Szkoda naprawdę, że tak jest strasznie. Tak, tak musi być, to niech i tak będzie. Szczerze powiedziawszy. Nie wierzę! Nie wierzę, nie! Nie. Proszę, nie. Elden Ring, ogarnij się. Albo raczej proszę cię, Gwiezdny Klucz, ogarnij się. W sumie z Elden Ringiem problemów nie ma, to ja tutaj dzisiaj nie kontaktuję. To jest zaskakujące w sumie, bo... Te materiały, które dzisiaj ogarniałem, jakoś tak... No, sensownie mi wychodziło. Spokojnie. Tak, że tutaj to też eksplodują? Nie. Ten niestety ma jakieś inne kamienie, które nie są aż takie eksplodujące jak te, które były w pogrobnie.
Nie było to może najskuteczniejsze, jeśli chodzi o użycie many, ale... Muszę tak się tym przejmować. O, przy sumie odpowiedź brzmi tak. Muszę się tym przejmować. Ale udawajmy chociaż przez chwilę, że nie, że to nie jest aż tak istotne. Skupmy się na eliminowaniu ich i kradnięciu cokolwiek to jest, czyli pękniętego kryształu i kamienia czwórki. Ja naprawdę dzięki ci grozę kamienie czwórki, ale ja potrzebuję trójek. Wszędzie tylko czwórki. Ciekawe. No i... Uff. Nie. Po prostu nie. Co jest nie tak z moim wszystkim dzisiaj? Proszę naprawdę, odpowiedzcie mi, co jest ze mną dzisiaj nie tak w tym Elderingu? Nie, żebym miał zamiar poddawać czy coś, ale... Może lepszym decyzją byłoby, gdybym dosłownie... porzucił nadzieję na to, że coś się kaczem zdziało i skupił się tylko na tych lepszych względziach, chociaż nie. Nawet te lepsze dadzą rady. Już iż, ponieważ po prostu najprościej we świecie nadal nie mam wystarczającej zbroi, żeby sobie z tym radzić, więc tak. Chyba moim jednym sposobem na wygraną dzisiaj będzie używanie kamyków. Szybkich bądź wielkich. Wielkich. Tak. Wielki jest taki, że one-shotuje. Więc definitywnie będę wielkich używał do eliminowania tych dziadów. Ewentualnie dokończył szybkimi, jeśli przeżyją. Nie jest to skuteczne z punktów many, ale no. Ja wiem, że to jest ten cały fokus, skupienie czy cokolwiek. Czyli tak zwany FP. Ale no, ja już nie chcę naprawdę zagłębiać w to, co to miało oznaczać, jak się to powinno nazywać i tak dalej. Po prostu zyskać moje runy i cieszyć się tym, że chociaż raz coś mi wyszło. Co tu mamy? Marnowana w złocie? Tak, chyba w złocie. Ptasia noga. Chyba jak się to zżarło, to na jakiś czas się miało bonus do zdobywanych runów. Fajna rzecz. Ale jakby to powiedzieć, raczej nie użyję. A dlaczegoż to? A coś, przyda się później. To jest moja odpowiedź. I wiem, że pewnie ktoś mógł powiedzieć, ale... Jak taką masz mentalność cały czas, to nigdy tego nie użyjesz. Odpowiedz mi tak, nie użyję. I to jest mój problem. Ale no, niestety nic nie zdziałam. Środownictwo łaski, to jakieś inne rzeczy, okej. Wrota, a tam się nie podoba. Tam pójdziemy później, bo to chyba jest spotkanie z jakimś bossem. Cześć. Esteemed warrior. Where did you spring from? This was supposed to be a dead end, I'm sure of it. What's going on here? A door from thin air. Okay. Stranger things happen at sea, or so I'm told. But onward to the Caelid Wilds. Gosh. That dead end had me rather stumped. Wow. It's time I set off to the festival at Redmayne Castle. On doesn't the thought just set you? Nie wiem, co tu się stanęło i gdzie w ogóle jestem, ale okej. Okay. Pojedynka mi czwórka. Okej. Okay. Kolejne miejsce łaski. Ciekawa sprawa. Dobra. Ale zobaczmy, prawda, bo... Ja się zaczynam trochę... Pogrobno? Okej? Okay. Wiecie co, ja już totalnie nie wiem, co tu się dzieje. Jest tak 100%, całkowicie. Nie miałeś gdzieś iść przypadkiem swoju? Nie, żebym cię wyganiał, Aleksandrze, rzeczam Aleksandrze. Ale chyba miałeś gdzieś teoretycznie iść. Dobra.
Teraz zobaczmy, co my tu... O nie! Jeszcze mi telefon dzwoni. No cóż, to będzie śmierć. No cóż. Dobrze, że odebrałem, bo to była dosyć istotna rzecz. Ale jak mówię, to była śmierć. Teraz idziemy jeszcze raz. Obudzić dziadostwo. I o, by mi się udało. Bo nie jest to przyjemny oponent. To mogę wam wprost powiedzieć. Magmowe żmije. Przynajmniej z moich wspomnień są naprawdę wrednymi dziadami. Więc... trzymajcie kciuki, żebym to przeżył. Jakkolwiek... No, nie, proszę, gro. Miej litość. Znowu? Nie, dobra. Teraz wymiotuję sobie magmum. Okej. Dobra. I znowu. Szarża czy wymioty? Szarża. Która mnie i tak dosięgła? Jakimś cudem? Super, sycie meduzę. Okej, to będzie ciężkie. Da, definitywnie. Będzie ciężko. No nie. Moim zdaniem powinno mi to trafić, ale okej. Okay. Uff. Po prostu uff. Nie. Ja naprawdę nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Aj, to nie jest mój dzień. Co chwilę ktoś coś chce, co chwilę ktoś dzwoni. Powiem wam szczerze, chyba powinienem po prostu zakończyć odcinek na tym, co tutaj nie zrobiłem, ale... To nie byłoby w moim stylu się tak szybko poddawać tym wszystkim, więc ja spróbujmy się jeszcze trochę pomęczyć. Aha. Jakaś fala uderzeniowa, która zabiera mi ponad połowę życia. Jedna rzecz. Nie dość, że to jeszcze... Już meduzę straciłem. Niestety wydaje mi się, że to będzie już tak zwane Zizi. Czyli inaczej mówiąc, umrę se. No, definitywnie, jak to ma wyglądać. Tak się to skończy wszystko. Jeszcze z najgorszym chustą chciałbym spędzić. Zatem. Dobra. Spokojnie, Gwiezdny Kluczy, może ci się jakimś tym to uda. Może ci się uda. Proszę. Ej. Ej. Musisz być ostrożny, Gwiazdo Kluczu. I używać tych swoich pocisków. Ostrożnie również. To jest twoja jedyna nadzieja na pokonanie dziadostwa. Trzymaj się na średnią odległość i rzucaj swoimi kamykami. Okej, okay, wymiotuję. Nie ma tragedii. Dobra. 142, ile bym szybkim robił? Jakby to jest dla mnie istotne. Gdybym znał jeszcze koszty, to bym wiedział, który jest bardziej opłacalny. Ale powiedzmy, że zostanę chwilowo przy... O, ciężkim. Okej, czy to będzie dalej szarża? Tak, dalej szarżuję. Okej. Okej, teraz będzie pluł w swoje otoczenie. Dobra. Może to się naprawdę jakoś z tym uda? Zawróciłem gościa. Zmarnuję trochę punktów, ale... Wolę wykorzystać okazję na jak najwięcej się kaczy. Okej.
Napijmy się na spokojnie. Wracamy do odłamków. Okej, szarża. Nie najlepiej, ale też nie najgorzej. Może dam radę. Dzięki temu, że będzie szarżował? Nie, nie. To będzie moja śmierć. To szarża będzie moją śmiercią. Nie. Tak blisko, a tak daleko. Okej, okay, a jak już padłem, niestety, co? Zobaczmy tylko na szybko koszty. Szybki jest opłacalniejszy od wielkiego. Zapamiętam to sobie. Więc wielki out. Biorę zamiast tego zwykły. Zobaczmy, jak będzie ze zwykłym, jeśli chodzi o obrażenia. Bo może to zwykły jest prawidłową odpowiedzią, jeśli już chcę koniecznie używać tych pocisków. Czy on? A nie, już po mnie. Na dzień dobry. Super. Super, super, super! Ta. Super. Nie wiem, co ja tu mam zrobić z sobą, żeby to zaczęło wychodzić. Ostatnia próba. Powiem wam tyle. Ostatnia próba. Ja naprawdę tracę wiarę w to, że to jest realne. Okej. Okay. Co ciekawe, zwykły bije więcej niż wielki. Ale nadal nieopłacalniejszy jest szybki. Okej. Okay. Więc będziemy używać szybkiego. Też nie ukrywam, fajnie by było, gdybym zdobył w końcu jakieś takie porządniejsze zaklęcia. Takie, powiedzmy, heavy hitery, gdzie rzucam jeden jakiś super promień czy coś. A potem to unicestwia wszystkich wszystko. I właśnie sobie uświadomiłem, że mam jedno zaklęcie, które tu byłoby świetne. Ale zapomniałem je wyekwipować. Częściowo zapomniałem o jego istnieniu, aż do swojej tarki, kiedy zacząłem się zastanawiać nad tym. Czy mam jakieś zaklęcie heavy hitery i tak dalej. Mam tu takie jakby zaklęcie... No ja chciałbym je chyba przywrzeć od deszczu gwiezdnego. Wiecie, to co takie... Co zdobyliśmy w tej głupiej wieży, gdzie był ten czarodziej, co ciągle od nas uciekał, potem rzucał w nas magicznym łukiem, jakby. Dobra. Nie ma co czekać. Nie ma co czekać. Prawo, lewo tym kosturkiem. Dobra. A, spokojnie. Nie ma co się pośpieszać. Spokojnie i metodycznie. Jeśli to będzie żyk, to jeszcze jest dobrze. Byleby tylko... Nie zdecydował się na jakąś... podejrzaną szarżę w najgorszym momencie. O, właśnie o tym mówię. Będzie kontynuacja szarży, jestem tego pewien. Tak. I na zakończenie karyjski wielki miecz. Dobrze. W końcu się udało. Serce smoka i... Księżycowa... Księżycowy woal? Wszystko super, pięknie, fajnie... Ale... Duże ale... Szukam czegoś innego. Okej. Okay. Czyli najwidoczniej to nie był ten tunel, którego szukałem. Ale... Z dobrych wieści, tak poniekąd, zdobyliśmy jedną z tych broni, nad którym rozmyślałem. To wywołał. Bardzo fajna broń. Tylko brakuje nam ilu zręczności w sumie? 4 punktów. O. Może byłbym w stanie to podbić. Bo niby do ukrywał i tak zręczność będę podbijał, bo ona przyspiesza rzucenie zaklęć. Ale zobaczmy.
Pewnie nie mam aż tylu któw. A, nawet na jednego nie mam. A, poziomy. Ale tak, jeśli miałbym na 4 poziomy, to mógłbym bawić się tym. Teoretycznie. Ale tak, jeśli chodzi o wszystko tutaj, to jest normalna katana, teoretycznie. To jednak czym się różni, tak naprawdę. I weapon art, tak zwany. Proszę, macie opisa. Właśnie. Oba taki uwalniają fale światła. To jest ta cecha. Bardzo fajne. Szczególnie jeśli się trafia i ostrzem, i falą. Potrafi niezłe numery robić, z tego co słyszałem. Ale póki co... No nie mogę tego użyć. I jak mówię, nie będę farmił za bardzo. Ani nic na takie sytuacje. Ale... I to ważne, ale... Przed zakończeniem takim całkowitym udało się wyrobić, to zobaczmy... A nie tutaj. Chociaż tutaj też w sumie garnki muszę dotworzyć z powrotem. Na czym stoimy, jeśli chodzi o kamienie? No, jak mówiłem, tylko jedna trójka. Niestety. Bo nawet jednego ulepszenia nie zrobimy. A szkoda. A szkoda, bo liczyłem naprawdę na poulepszanie sobie kostura. Ale cóż, nie udało się. Zdobyliśmy broń, która... Jest na liście moich broni, które może będę używał, jeśli się przekonam, żeby jednak je wziąć. Ale nie to, co chciałem. Żadnym względem. Więc cóż, niestety odcinek nie był największym sukcesem. Ale kto wie, może następne będą lepsze i magiczna ulewa. Kurczę, nawet trafiłem z nazwą tego czegoś. Kto wie. A na ten moment, jak mówię, będę kończył epizoda. Mam nadzieję, że wam się i tak podobał. Cieszyliście się na moje znamienia i tak dalej. Tak, żeby tylko wszystko było jasne, szybko porządkujemy trochę tutaj to, co trzeba. I tak, jeśli chodzi o pociski, biorę szybki. A jeśli chodzi o ostatni slot... Albo to, czymś dosyć świetne, albo magiczną ulewę. Na razie innych jakby kandydatów za bardzo nie widzę. Ale powiedzmy, że będę w ulicy kryształów. I okej, na tym kończymy, jak mówiłem. I tak, w następnym epizodzie... W sumie co w następnym epizodzie? Pewnie spróbuję jakoś znaleźć dostęp do tego tunelu w Liurni. Może pomyślę, co zrobić z tym w Kaelid. Jeśli chodzi o ogół, ale na pewno. I to już nawet nie, że a może, a coś tam nie. Na stówkę, na 100% idziemy w te obszary. Więc tak. Po prostu trzymajcie się i hej, hej!